samotnie, z doświadczenia osoby, która wyjeżdżała sama, wyjazd do Paryża na kilka miesięcy był bardzo, bardzo, bardzo trudny. I tutaj też warto podkreślić, że jeżeli mamy jakieś swoje trudności, problemy, to ucieczka nie jest rozwiązaniem, bo w tym momencie, kiedyś wyjeżdżając, mamy więcej tego spokoju, trochę mniej tych pokus, bo nagle możemy bardziej zderzyć się z tym, co naprawdę chcemy sobie powiedzieć, to te rzeczy jeszcze silniej za nami biegną. Pakujesz się ze sobą do walizki. Tak, wręcz uciekamy po to, żeby to nas dopadło jeszcze szybciej. Tak. Taka była moja historia paryska, że mam wrażenie, że wiele tych moich wyjazdów tak naprawdę było o tym, żeby zdjąć te wszystkie rozpraszacze dnia codziennego i zmierzyć się z tym twarzą w twarz.